instalacje systemów. Ileż to już czasu minęło? Wielokrotnie w ostatnich 11 miesiącach przenosiliśmy się do lat 90., a zaczęliśmy w roku 1995 od Windowsa 95. Następnie przesunęliśmy się o rok do przodu względem 95, a konkretniej do Windowsa NT 4.0, przechodząc potem do 1992 roku, kiedy dwukrotnie instalowałem Windowsa 3.1 na VirtualBox, gdzie niestety była tylko angielska wersja językowa, oraz na DOSBox, gdzie już miałem polską wersję językową. Po jakimś czasie pojawiły się dwa filmy z Windowsa 98 na VirtualBox oraz na VMware. Tuż potem podseria na VMware zaczęła zyskiwać więcej odcinków. Pojawił się wydany w 2001 roku Windows XP Home Edition, a następnie ten dziwaczny, nie wierzę, że to mówię, dziwaczny, niedostępny już do pobrania kaster z Windowsa 7 Starter. Stworzony i udostępniony w ostatniej dekadzie. Jakiś czas później wypuściłem materiał z jednej z wariacji XP-ka, konkretnie wydanego w 2006 roku Windows Fundamentals for Legacy PCs, z którego nagrałem sporo materiałów. Później instalacje systemów nie pojawiały się praktycznie w ogóle. Przerzuciłem się na gierki, wprawdzie zdążyłem nagrać Windowsa 2000 Professional na VMware, ale to już nie było to samo. Wydawało się, że więcej filmów już nie będzie, ale postanowiłem spróbować jakiś materiał nagrać i w ten sposób weszły wysrywy pokoju Windowsu 2000 i ME na VirtualBox. Po pół roku od ostatniego materiału, właśnie z tej serii. Następnie zaczęła się nowa era, ale ten sam pierwszy sezon. Słynny build Windowsa Neptune 5111, wydany w roku 1999, nie był takim wielkim sukcesem, jak chociażby RTL-ski Springen 2004. Ta gra i tak wejdzie zimą, i to mocno, bo zamierzam oprócz serii fabularnej prowadzić własną karierę zawodniczą. Ale trochę lepiej przyjmowały się takie Windowsy pokroju 1.0DR5 z 1985, ponownie NT 4.0, ale Beta 2, czy, no już trochę słabiej, pierwszy film z projektu Chicago, Build 58S. Dotarliśmy następnie do buildów 81 oraz 90C, którego easter eggi miały sugerować nam, jakoby Windows 95 miał tak naprawdę się tak nie nazywać. Chciano go nazwać Windowsem 94 albo 4.0. I dwa tygodnie temu przenieśliśmy się z pierwszej połowy lat 90. do roku 2004, czyli jednego z najlepszych buildów Longhorna sprzed resetu prac, a był to build 4074. A teraz wracamy po niespełna roku do 1995 roku, a dzisiejszym tematem filmu będzie Windows 95, dokładniej oficjalny build Final Bety, znany jako build 347. W ten sposób przechodzimy do dzisiejszego materiału. Windows 95 build 347, build oficjalnej Final Bety Windowsa 95, skompilowany w roku 1995, dokładniej 2 marca. Wygasł w roku 1996, w drugiej połowie tamtego roku. I to było, co się zdarzyło po około 670 dniach, z tego co pamiętam, z tego co udało się wyczytać. Kiedy trochę rzeczy będzie potrzebnych. I niektóre rzeczy będą po prostu naprawdę wymagane, żeby móc pracować. W dysku do VM mam potrzebne rzeczy, znaczy w lokalizacji Windows 95 build 347. Potrzebna będzie zawartość całego folderu, czyli dyskietki, których jest 12, a także build 347.iso, w wersji oczywiście x86, czyli to jest 32-bitowe, 16-32-bitowe, no tutaj aż tak bardzo się nie zagłębiajmy. Oprócz tego będą potrzebne pliki ROMu, pliki pamięci ROM ogólnie, 86 Manager i 86 Box. Wchodzimy w 86manager.exe i mamy listę maszyn wirtualnych. Klikamy Add, wpisujemy nazwę. Ja na przykład wpiszę Windows 95 Build 347. Dlaczego nie słychać klawiatury? Albo wiem coś. No, jak poprzednio nagrywałem, to nie nagrał się w ogóle głos. Jeśli nie nagrał się głos, to... Ech. Zaznaczamy także Configure this virtual machine now i klikamy Add. Ustawiamy typ maszyny na socket 7 dual voltage, machina,
Asus P i P55 TVP4. Typ CPU możemy dać Intel Pentium Overdrive MMX, szybkość 166 i pamięć RAM dajemy na to 32 MB na przykład. Synchronizacja czasu ze względu na Time Bomber jest wyłączona. Jeśli jej nie wyłączymy, to po prostu build się nie zainstaluje. Wyświetlacz, tutaj karta wideo, tutaj dajemy na przykład Cirrus Logic CD544, konfiguracja pamięć, rozmiar pamięci VRAM 4 MB. Video 2 nie ustawiamy, Voodoo Graphics dajemy Voodoo 2 i tutaj nic nie ruszamy potem. Input Devices, standardowa myszka PS2 i dwa przyciski. Dźwięk, karta dźwiękowa to Sound Blaster 16 i tutaj trzeba, będą potrzebne na wszystkie rzeczy. MIDI Audio Device wybierałem między Fluid Sync a system MIDI. Oczywiście polecam system MIDI. Typ sieci SIR, bo próbowałem zainstalować to z internetem i adapter sieciowy oczywiście ustawiłem na AMD PCNet PCIe 2. Porty zostawiamy i jeszcze zostają kontrolery magazynowania. Hard disk kontroler ustawiłem na kontroler IDE, a floppy disk kontroler zostawiłem w spokoju. Disk twardy stworzyłem na rozmiar 2137 MB, czyli ponad 2 GB. I oczywiście zapisałem to jako disk.img w lokalizacji zapisywania moich wirtualnych maszyn. Kliknąłem OK, no i można już czekać sobie, aż to wejdzie, aż po prostu wejdzie ten dysk troszkę mocniej, tak to nazwę. No cóż. Już jesteśmy na 90%, już 100%, remember to partition and format the newly created drive, klikamy OK. No i tutaj zmieniamy floppy and CD-ROM drives. Pierwszą dyskietkę 3,5 cala 1,44, a drugą ustawiamy na 0. Jeszcze zostaje nam ustawienie płytki, bo to zapomniałem tutaj, ATAPI powinno być, raczej powinno być razy 72, a nie razy 8. Tutaj dałem razy... A, nawet dałem razy 16, ale powinno być razy 72 jednak. No już stworzyliśmy wirtualną maszynę i ją uruchamiamy. Skoro już uruchomiliśmy wirtualną maszynę, to za chwilę zmienię nagrywarkę. Przechodzimy do JOS-u. Press F1 to continue, Dell to enter setup. Dajemy Dell, no i ustawiamy sobie standardowe rzeczy. Tutaj primary master i primary slave wyłączamy. Nie, primary master zostaje, primary slave z tego dalej coś tam wyłączamy. Bias feature setup oczywiście. Dajemy A, CD-ROM C. KNT, PCI setup to jest to, co oczywiście znamy i kochamy, oczywiście nie. No i tutaj nie trzeba już nic innego robić. Save taki setup. I teraz zostaje nam jeszcze włożyć pierwszą płytkę i będzie to DOS. Oczywiście nie jest to widoczne ze względu właściwie na to, że używam teraz Windows plus G przy tej części materiału i nic nie widać najpewniej. Ale jak będziecie teraz zobaczycie, to jest starting MS-DOS. No oczywiście tutaj było szybko, spadnie szybkość. To nie spada jakąś szybkość. Jak nie nagrywałem, podczas nienagrywania, to schodziło do około 40% maksymalnie nawet. I teraz 44%, to 48%. Powyżej 50% się to zdarza, ale to nie jest jakieś wybitnie częste. No to tak. Jesteśmy w tym DOSie. Tutaj mamy driver banana unit 0. Wchodzimy w FDisk, czyli partycja, tworzenie partycji dysku, spamujemy enterem i restartujemy kompa. To się maszynę wirtualną, ale jak ktoś tego robi, ktoś używa na wirtualnym komputerze, to w prawdziwym komputerze, to nie wiem, czy mu się to przyda, nie wiem, czy przydają jeszcze jakiekolwiek komputery pod stricte Windowsa 95, pod stricte dyskietki, więc tutaj to akurat zostawmy. Wracamy do device name banana. No fajnie, 4.20. Cóż, wchodzimy w format C.
tutaj uwaga, wszystko na nieusuwalny dysku C zostanie usunięte, tak. Zostanie utracone, tak. No i formatuje się. Dodajemy cokolwiek. O! Teraz złożę sobie płytkę z W95, nikt oczywiście tego nie widzi. Ale tu trzeba kliknąć w to, potem kliknąć w image i następnie znaleźć lokalizację swoich plików. No to tak, wchodzimy w R i R Windows Win95, a nie czekaj, CD Win95 i tutaj mamy wszystkie możliwe kawy, wszystkie możliwe setupy, no więc dajemy setup. Intuitive Y Setup Initializer Setup is now going to perform a routine check on your system, so to continue with Enter. Wciskamy Enter. No i scan disk się włączył przez chwilę. No i teraz trzeba poczekać, aż uruchomi się setup i skopiować trzeba pliki potrzeby do setupu. O ile się to w ogóle uruchomi. Jeśli się to nie uruchomi w ciągu najbliższych 2 minut, to najprawdopodobniej będzie to. Trzeba będzie powtórzyć całą stworzenie maszyny wirtualnej, tylko po prostu zrestartować. Bo coś tu pewnie się zepsuło. Obawiam się, że w ten sposób zepsuła się w ogóle maszyna. Jeśli jest starting MS-DOS, więc nie włączył się instalator. No, dobra. I dobrze. Trzeba wrócić do dysku R i wrócić do instalatora. Miejmy nadzieję, że zaraz drugi raz odpali. Jeśli nie odpali, będę trochę zawiedziony. Szczerze mówiąc. Specjalnie dając słabszy sprzęt. No to tak, daję, wracamy do R. CDWin 95. DIR. Nie trzeba DIR. Setup. Wracamy do setupu, o ile się on uruchomi, bo oczywiście. Dobra, czekamy. Bo już się doczekaliśmy. Zaczynamy z setupu Windowsa 95, oczywiście jest taki, wszystko jest takie szerokie, bo inaczej będzie to nie dało. Witam w setupie Windowsa 95. Gratulujemy wyboru Windowsa 95, najnowszego i najnowszego sposobu na to, co robi, na to, co... rzeczy do robienia. Wiecie, o co chodzi. No i łatwiejszy sposób, który chcecie używać swojego PC-ta. Według PC-ta zajmie od 30 do 60 minut, zależy od szybkości komputera. O, szybkość była o kopcy do nieba ogólnie. Ale potem się to ustawiło. Tutaj Software License Agreement to zostawiamy. I tutaj Upgrade Check, bo tutaj jest upgrade. To jest tak naprawdę upgrade do Windowsa. Prawdopodobnie OS2. Continue. Tutaj nic nie trzeba, tutaj tak naprawdę nie trzeba tego lokalizować. Bo Windows wierzy, że mamy tutaj oczywiście nasze. Mamy oczywiście system operacyjny, mimo że go nie mamy. Setup options. Setup customowy. Nazwa. Oczywiście ja. Tak, rekomendowane. Oby słowić nie lepku. Adapter sieciowy i karta, wszystko związane z dźwiękiem, MIDI, wszystkim różnym. Analizowanie swojego komputera, progres 57%. To może zająć kilka minut, ale to jest jakby szybszy, to jest wirtualna maszyna, to nie jest prawdziwy komputer. Tutaj daliśmy troszkę szybszy procesor niż tak naprawdę występuje, więc... niż występował w 1995 roku, więc... nie trzeba się martwić jakoś o jakąś szybkość włączania się i czy się tego. Szybkość, w jakim analiza komputera się skończy. No na wszelki wypadek włączę sobie stoper, żeby po prostu... no nie wiem, żeby po prostu... o, już się kończy te analizowanie twojego komputera. No i będzie potrzebny także stoper, żeby móc zmierzyć szybkość uruchamiania. Będzie to potrzebne, żeby po prostu... do ceny oczywiście. Progres 91%. No, troszkę szybciej. Dałoby się może trochę szybciej, co?
nie dałoby się szybciej, naprawdę nie dałoby się szybciej. Naprawdę musicie mi robić na złość. O, 93%, troszkę się przesuwa, ale to jest paskie postęp, bo to po prostu dramat. Może byście, jeśli nie, się w jakiś paski progress bar, ale tutaj paskie postęp to po prostu dramatyczne, to jest po prostu zło. Tak długo się to robi czasami, naprawdę. To się robi dłużej niż uruchamiał się płatnicz. To dłużej się uruchamia niż pierwszy uruchamiał. Nie no, co ja robię? To dłużej się analizuje niż pierwsze uruchomienie Longhorna, serio. Dobrze. Dobrze, że Longhorna nie instaluje na Xboxie, bo się nie da zainstalować. Nie zadziała, naprawdę. Jak mi Whistler ledwo ciągnął. Próbowałem instalować Whistlera Bit 2428. Ledwo ciągnął. Ale uciągnął jakoś. Analizowanie swojego komputera. Może trochę szybciej, co? Dobra. Widzę raz 96% do 100. Zobaczymy, ile to będzie trwało od momentu włączenia stopera. Ciekawe, czy to zajmie 5 minut, czy 40. Albo być może niepotrzebnie włączę stoper. Ale... jeszcze się już to trwa ponad 8 minut. Wszystko związane z instalacją składników, więc... istnieje, jest, w sensie jest powód do niepokoju. Tak to trzeba nazwać, tak to trzeba określić. Jest powód do niepokoju. Bo to oznacza, że dysk może być fatalny, w sensie system może być fatalny. W sensie fatalnie zrobiony był już, w sensie fatalnie, przeciętnie zrobiony był już Build 58S. Pod względem błędów fatalnie zrobiony. Fatalnie skrojony, no ale... mamy tu Build 347, czyli dużo nowszy teoretycznie. Nowszy. Rok, no w sensie półtora roku nowszy. O już! Minutę się to robiło. Od włączenia stopera, więc... a. Dlaczego nie włączyłem stoper? Proszę na tyle stoperem. Dobra, tutaj wszystkie komponenty trzeba zainstalować, żeby po prostu były gry na przykład. Tutaj będziemy testować sporo tych funkcji. I film prawdopodobnie wyjdzie ponad godzinny. Co w sumie mógłbym trochę przyjąć z ulgą, tak jakby. Wygaszę, to też wezmę. System monitor i turbo Windowsie 95. To też sobie zrobimy. To też sobie zrobimy turbo Windowsie 95, o ile będzie czas i miejsce na to. Dawaj. Okej. Okay. Myślę, że się backup, no tutaj wszystko trzeba zaznaczyć, co będzie potrzebne. Multimedia. Kurde, oznaczyło mi się wszystko. Teraz trzeba będzie wszystko zaznaczać. Ja tak się nie. Aż nie chce się po prostu. The Microsoft. Nie jeszcze sieci Microsoftu. Bo tak. Next. No i tutaj nic nie robimy. Tutaj też nic nie robimy. Jeśli chyba, że ktoś chce. Machina standardowy PC, ale możemy dać sobie na przykład IBM PS2 standardowy. Toshiba 5200 na imię. Chociaż, no masz, bo nie ma tu Asusów, niestety nie obsługiwane to. No i tutaj monitor. Dajmy jakiś lepszy. 60 Hz, szybkość odświeżania 70 Hz. No Toshiba 5200, no niestety nie ma Asusów. No, Zenith Data System, Soul Machines. No i możemy dać coś, ale po prostu dajmy coś takiego, po prostu. Nie no, to chyba 5200 powinna wystarczyć, mimo że ustawiliśmy sobie Asuski. O, myszka i tutaj ustawienia regionalne. Tylko szkoda, że to będzie no, Stany Zjednoczone, nie będzie Polski, to szkoda. Power Management i User Interface Windows 95, albo menadżer programów można zainstalować, ciekawe. Ej, zainstaluj to także z urządzeniem z Available Charles Windows 3.1 Manager Plików. Interfejs użytkownika na Manager Plików. To będzie dobre. To byłoby dobre. Nie tworzymy pliku, nie tworzymy starta disku i kopiowanie plików to będzie prawdopodobnie przyspieszone, bo mi się nie chce po prostu tak długo czekać. Kiedy to copy files, prawdopodobnie Suwind się zepsuje, ale trudno. Jak się zepsuje, to po prostu zignorujemy błąd i obym nie musiał tego wszystkiego robić. Nie wiem, nie muszę tego wszystkiego robić, bo w sumie nie zepsuł tym razem. Bardzo dobrze.
sumie, że się, bardzo w sumie dobrze, że się w ogóle nie zepsuł, że działa jednak. No to nie trwa jakoś wyjątkowo długo. Kopiowanie pliku trochę szybko zajmuje. Trochę szybko. Trwa. No mało trwa, w sensie. Szczególnie bardzo znam, że tutaj jest w niej. Nie wiem, co. Ale tutaj jest nową akcję. Analizowanie komputera. Po prostu się nie. No ale trzeba. Bo nieaktywność straszna. No ale także można się pouczyć troszkę o jakiś, czy coś zrobię sobie historii Windowsów. Ostatni film wyszedł tydzień, dwa tygodnie temu. Jeszcze poprzedni film prawie miesiąc temu. Więc naprawdę bardzo rzadko wrzucam cokolwiek. No 3 tygodnie temu, 13 dni temu, a to prawie miesiąc temu. Windows 95, to jest 94 w sumie. Ze wstawką z Windowsa 4.0 przed prawie miesiąc temu. Chicago Build 81 miesiąc temu. Inne instalacje, najnowsza 13 dni temu. I to jest ten Longhorn. A prawdopodobnie może będzie także Windows 7, 1 w buildu Windowsa 7. No, Windows 7. Imagine zainstalować Windowsa 7 na wirtualnej maszynie. Ja już mam zainstalowane dwa Longhorny na wirtualnej maszynie. Dwa Longhorny, to taka sama wersja. Ale prawdopodobnie pójdę także w inne Longhorny za jakiś czas. No bo po prostu, no jak to jakoś zakończyć pierwszy sezon. A jest mnóstwo tych systemów operacyjnych, i być może jednak ten film będzie. To jest 1353, może jednak będzie. Ale MP3.1 już na pewno nie będzie. Kopiowanie plików 89%. Właśnie to, bo tu można jeszcze zobaczyć. Pierwsze instalacje systemu 310 UCT, szybko poszło. Szkoda, że to 11 miesięcy już temu. Ostatnio fajnie wygląda. No i prawdopodobnie wrócę także do tych gierek, bo wrócę do niektórych gierek. Może zacznę już pierwszy część fabuły z RTL-em 04. RTL Springem 2004. Nie stało się wyświetlenia. 411 wyświetleń. Ale pewnie linku nie dałem. Pewnie nie dałem to w ogóle linku do tego. A teraz sprawdzę, co jest. Dałem, więc będzie możliwość. O, już się skończył setup. Możemy finiszować. Ale najpierw trzeba będzie wywalić chyba dyskietkę. Tak, setup wygrał dyskietkę, czyli jest dyskietka. Czyli wiadomo, że jest dyskietka, to była dyskietka z losem. Możemy wyłączyć. I restartować. I teraz się ten... O, wyskoczył Attack of CD-ROM Failure. Na to tupie. Ketty kręci to run Windows 95 for the first time. No i troszkę się to psuje delikatnie, jak widać. Tutaj były pewne problemy. Completed updating files, continuing to load Windows. No i teraz będzie to, co pozostaje, czyli tak naprawdę sterowniki między innymi i instalowanie reszty rzeczy. No i tutaj hasło Windowsa. Nie dajemy hasła, bo po co? Sydik as hardware. No i tutaj niepotrzebny będzie dysk. Niepotrzebna będzie dyskietka numer 4. A jest ona potrzebna. Bo mamy przecież dysk C. A jeszcze dysk lokalny C. Windows. System. No i jest lpt.hxd. Możemy tutaj po prostu kliknąć OK i będzie spoko. Bo już tak jakby nie będzie błędów. Co jak to dysk 15? Jak to dysk 15? Co ty gadasz? Ja mam w ogóle 15 dyskietek. Nie, mam 12 tylko. Co oni kurde? CNTND.dos. No, jakieś kolejne błędy chyba. No, skip file. Oby to nie był plik jakiś potrzebny. A to jest. Nie jest jednak. I nie mogę niestety przejrzeć, bo to jest dysk 16. A nie mam dyskietki 16. Bo mam tylko 12 dyskietek, szkoda. Procent.dos nie działa. Dysk 17 nie działa. Nie ma dysku 17.
prawdopodobnie jest związany z internetem. Program w start menu, akcesoria, programy, asystentu, no wszystko tutaj co się instaluje, to jest instalowane. Start menu shortcut, czyli jednak nie będę miał internetu, bo mnóstwo dyskietek potrzebowałem. 15, 16, 17 kiedy mam. Podczas kiedy mam tylko 12 dyskietek. W dodatku wszystkie są niepotrzebne, jak się okazuje, bo wiem, wszystko działa. Settingham Help. No proszę, Windows Help się instaluje. No i zmieniamy strefę czasową z strefy GMT na GMT plus 1 godzina. Na szczęście tutaj w odróżnieniu do chociażby Longhorna, do chociażby Windowsa XP, chociażby Windowsa Neptun. Może tak, na Neptunie chyba też był ten błąd. To przynajmniej jest Polska. Nie ma tutaj zepsutej mapy. Rozumiem, że w sensie. Może rozumiem, że w Polsce jest sporo piratów, ale inaczej więcej, ale byli na mapie. Są zawsze na mapie, a Polski nie było na mapie. Okej. No jeszcze Configure Wind Microsoft Exchange. No tutaj chyba nie będę to temat. Nie. No dobra, ja nic nie mam. Co niepotrzebne mi to. Microsoft Exchange jest, no to po prostu związane tam z czymś tam. A tutaj jest ustawienia drukarki, której nie mam. No i teraz trzeba będzie restart systemu, ale przynajmniej widać, że to nie jest 16 kolorów. O, please wait. O, już jest, nie ma czasu znowu. Dobra, szybciej się starczy, ty kupa złamy. O, ładnie to wygląda, szczerze mówiąc. Lepiej niż ten, oficjalne wydanie Windowsa 95. Wypadkiem, moim zdaniem przynajmniej. No trochę przerywany ten dźwięk, no ale to jest powodowane tak nisko działającymi. O! Pod nią tutaj jest po prostu tutaj są setting out help. Oczywiście nie ustawiono pomocy. Ufo. Ale już jest. Jak startuję programy. Jak uruchomić program. To OK. Czyli to uruchomić programów. No to oczywiście jest proste. Bo tutaj oczywiście. No chyba można zainstalować jeszcze z menedżerem programów, więc będę eksperymentował z menedżerem programów. Być może zainstaluję także w ten sposób. Chociaż sposób z menedżerem programów i będzie śmiesznie. Będzie to śmiesznie wyglądało, miejmy nadzieję. Co się stało z panelem sterowania, z control.sys i więcej pytań i odpowiedzi. Okej. Dobra, a Windows Help niestety utworzył mi się tak, że wyłączając to połączę prawdopodobnie albo mikrofon, albo nagrywanie. Rejestracja online, nie mamy internetu najprawdopodobniej. No właśnie, nie mamy internetu. A to jest Windows Tour. Tour po Windowsie 95. Bardzo ładnie wygląda. I tutaj w Windows 95 Tour. Starting a program. Kliknij przycisk Start. No, panie poradnik. Wejść w programy, akcesoria i żeby wystartować WordPad, kliknij w WordPad. No i działa WordPad. Teraz zamknij WordPada używając przycisku zamknij. No, WordPad jest teraz otwarty, mam też używać WordPada, żeby wpisać listy albo inne dokumenty. Teraz zamknij WordPad, zamknąłem WordPad. Teraz spróbuj otworzyć na własną rękę Painta. Oczywiście wiem, jak to się robi. Już trochę używam jednak tych Windowsów. Będzie z innym programem, który. A. Jak to jest Paint? Już otworzyłem Painta. Aha, trzeba zamknąć. No jest. Exploring your disk. Przejdziemy przez Windows 95 Tour. Fajnie. O, tutaj jest mój komputer. Aha. Jest. Harddisk.c dysk C folder do zrobienia, folder to do, no i mapa to do. Sparks file. Kurde, dlaczego to nie chce mi się uruchomić? Aha, file.
Co? No serio? Jakiego open nie mogę otworzyć? Aha, edit. To weźmy nie edit, to edit. No, wreszcie. Tak, tu folder, wreszcie coś. Report. Jak to zrobił klik? Użyj klika dwa razy. July report. Zamknij wszystkie okna. O, wreszcie. Przeszukiwanie dysku mamy zaliczone. Za chwilę zajmiemy się pozostałymi aplikacjami. Znajdowanie plików. Dobra, menu start. Znajdź. Kliknij w foldery. July report. Find now. No i przeszukuję dysk C. No i znalazło. Menu pliku. Zobacz wszystkie komendy, no i otwieramy workflow, zamki, July raport lista. I możemy, o, new search. Letter to Robert. Szczerze mówiąc, zainstalowałbym lepsze sterowniki graficzne niż grafika domyślna, jaka jest. Dobra. Switching Windowsy. O, można zamienić Windowsy? A, dobra. Aha, trzeba... Dlaczego trzeba klikać w taskbar? Chyba nie wygląda ten cały pęcie. Minimalizowanie. Minimalizuj. Z paintem. No i jest. I używanie pomocy. Start i jest help. Co? Już kliknąłem help. Indeks tak. A, nie kliknęło mi dobrze. Nie wskazałem dobrze. O, jest. Tak. Jak zmienić czas w komputerze? Zamknij, powinien czytać znak zapytania, z tego co wiem. No i co, kursor się zmienia. Jest tutaj kursor z znakiem zapytania. No, wyświetla czas ustawiony przez komputer. No, tak. I zamknij, dobra. Aha, kliknij anuluj. Nie mogę tego zrobić. Continue learning? Aha. Exit tour. Dobra. Windows tura mamy załatwionego. Tutaj jest to Microsoft Network, ale to nie będzie działać, bo nie mam modemu. Microsoft Windows. Jest informacja Windows 95. Windows 95 beta. Jak to tak duży, żeby łączyć nowa to na tej protokolu? Proszę pan, państwa tutaj mnie tutaj denerwujecie. Dobra, to jest obszar.
No dobra, to tylko mają jedną ze szczęża, dobra. Aktówka. Aktówka. Świetnik, mniej miejsca sieciowe oraz mój komputer. Mój komputer, czyli dysk A, dysk C, Final Beta D, Control Panel, drukarki, dial working. Tutaj nie trzeba jakby zamieniać się w cały dysk C, ale wejdźmy w Control Panel. Co w nim się znajduje? Ustawienia ułatwienia dostępu. Czyli sticky keys, filter keys, toggle keys, stand centric, short stand, display z wysokim kontrastem. Aha, to pewnie dla powiedzieć, żeby teraz je czytać. To jest przyciski myszki i jeszcze generalnie, jeszcze ogólne. Dodaj nowy hardware, gdy będzie chyba potrzebna reskierka. Dodaj lub usuń programy. Install on install, Windows setup i start on disk. Ale teraz to nic nie będzie. State time, to trzeba powiedzieć o state time. Time zone, no dobra, zostawmy to. Display. Tło. Screensaver, czyli wygaszacz ekranu. Można sobie zmienić. Nie latałem tego Windowsa. O nie, to działa? Nie, no działa. Spoko. Spoko wyświetlacz i wygaszacz. Wygląd, tutaj jest kilka schematów. A i ten desktop. No i super. I ustawienia. 256 kolorów domyślnie. O! No to zawsze to jest 256 kolorów, true color. Nie, przy true colorze nie będę mógł tego modyfikować. Jeśli modyfikować rozmiaru, tak mi się wydaje. O, jednak mogę. Ale to zostawmy, za chwilę. Czcionki. Joystick. Klawiatura. Maile i faksy. O, to też wszystko związane z tym, co im się nie da na tym. Myszka. Konfiguracja dla leworęcznych albo praworęcznych. Kursory, ruch i ogólne. Multimedia, sieć, hasła, bateria, moc. Bateria, bardziej zasilanie. Drukarki, ustawienia genialne. Nie mam niestety polskiego, więc niepotrzebne mi to. Dźwięki i system. Wszystkie dźwięki tutaj będą. ASTX short, znajmy. To jest kiepskie. Gatecast, bo tu też to samo, default sounding. Exclamation. Dobra, wiadomo. Jest tu ciekawego, o, utopia. A Windows Exit i Windows Start? Nie ma. Ale za to są dodatki z pluspaka. Typu utopia. Dobrze. New mail notification ding. Skoro jest tutaj tekst z Windows na... Spoko. Dobra, wyłączmy i jeszcze system. Właściwości systemu. I widać. System Microsoft Windows 95 4.00.347, co oznacza więc 347. Więc tak naprawdę tuż przed tutaj więc Final Beta. Zarejestrowane dla mnie komputer Pentium z Pentium Overdrive MMX, 61,5 MB RAM-u, menadżer urządzeń, profile hardware'u i performance. Wpisuję. Dobra, zamknijmy. No i teraz będzie można w sumie... nie można. Restarting, więc... to nic nie zmieni, tak naprawdę. Ale po prostu tak. Działają, ale to spowolniony system jest. Przez... nie wiem dlaczego, tak naprawdę.
jakie ja parametry muszę instalować do buildów Windowsa 9.5. Niektóre buildy Windowsa 9.5 działają lepiej, niektóre gorzej. Boże święty. Lepiej to wygląda teraz. Drukarki jeszcze dają nas networking, no dobra, załatwiliśmy cały pasek zadań, teraz wystarczy, bo teraz dostajemy 3 menu start, programy, no, dawaj. Akcesoria. Tak, no tutaj faktem. Tutaj faktem się nie będę zajmował. I oczywiście wszystko zdane. Poza party line, bo tutaj jest coś takiego jak serwer do party line'a, tylko że nie mam nikogo, żeby tylko tutaj zagrać. Bo prawdopodobnie jestem teraz jedyną osobą na 547. Mamy Freestyle'a, Kierki, Zapera i Pasjansa, tych domyślnych gier. No i to. Coś. Multimedia, CD Player, Media Player, Diktafon oraz kontrola głośności tego. Kontrola głośności, bycie, no, głośność. System Tools, Backup, Disk Defragmenter, Drive Space, Netwatcher, Scandit, system monitorowania systemu oraz Winback, kalkulator, który jest normalnie działającym narzędziem. Tablica znaków, podgląd na schowek, dial-up networking, cztery cable connection, hyperterminal connections, notatnik, rejestracja online, Paint, które już widzieliśmy, Mundialer oraz WordPad, Autostart, tutaj nic nie ma, pierwszy poleceń i tutaj wszystko związane z internetem i eksplorator Windows. Dokumenty, readme and WinNews, nie WinNews, ustawienia z ubezpieczeniem, ustawienia kontrol, kanał sterowania, drukarek i tego właśnie. Taskbar Options niestety nie może być folderem. Niestety wasych zadań folderem być nie może, szkoda. Bo tak działa, bo to działało w buildzie 58S, już chyba w buildzie 81. Tak działało, że można było. Find, on nazywa Microsoft Network, Microsoft Network, Files and Folders, or Folders, Computer, Help, uruchom, zawieź i zamknij system, Run Winver, uruchomić coś takiego, 386 Enhanced Mod Windows, version 4.0, copyright 1991-1994, Microsoft Corporation, ok, dobra. 35 minut trwa instalacja ThinkPadiko plus recenzja. Już nie jest szczegółowa, bardziej zajęliśmy tym Windows 95 turem, ale najwięcej czasu zajęła oczywiście instalacja, akcesoria, wszystkie umówione tak naprawdę. Wszystkie znane, wszystkie wyglądają tak naprawdę tak samo. Tryb MS-DOS tutaj też działa, na spokojnie, fair. No widać, Windows 95, wersja 4.00, wersja Build 347 po prostu. Następnym Windowsem, jakiego będę testował, o zobaczę jaka będzie to wersja, tak szczerze. No i zestartuję kompa, zestartuję to coś, tą maszynę wirtualną, żeby po prostu sprawdzić, jak wygląda szybkość uruchamiania, bo to też jest istotne. I następny będzie NT50 Build 1592. No proszę bardzo. Proszę bardzo, no to koszmar będzie chyba. No to będzie po prostu dramat. Tak szczerze mówiąc. No to co? Zostaje nam uruchomić teraz ponownie Windowsa. Uruchomić stopper. Tylko jeszcze znajdę ten zegar. O, zgadzam się. O. Restart jest ten komputer w zwykłym trybie. Jest. Kurde, takie dowolne. To nie wina konfiguracji sprzętowej, jaką mam ustawioną. No i zaczynamy. Uruchamianie Windowsa 95 od nowa.
szybko, to się trochę szybciej działa, tak się wydaje. Nie, jednak nie działa szybciej. Jak na wolno uruchamiany się Windows, jak na wolny system, to trochę szybko się uruchamia. Sprinter. 21 sekund. Spoko. Nie do tego Windowsa spina. No to co? To nam zostaje. Wyłączyć komputer i zrestartować go w trybie MS-DOS-a, żeby móc potem go ocenić. Najprawdopodobniej będzie coś innego niż taki na przykład, nie wiem, Windows NT 5.0. Ale być może będzie coś innego, coś fajnego. Być może, nie no, to będzie to samo. Być może będzie to samo, tylko że z menadżerem programów. Z Windowsa 3.1. Ciekawie będzie. Zostaje nam tylko ocenić system operacyjny. Cała recenzja wprawdzie nie jest szczegółowa, no ale aplikacje są tak naprawdę dane. Szybkość uruchamiania 21 sekund. Jest to dobry wynik. 4,5 punktu. Drugą rzeczą, którą chciałbym omówić, to jest przyjazny dla użytkownika. Jeśli masz po prostu nie chcesz się korzystać z jakiegoś nowego systemu operacyjnego, to sobie możesz użyć. Dla mnie to będzie trochę błędów było wcześniej, jakichś elementów, albo w słucie suwin znowu kilkukrotnie, albo po prostu nie chciało się wczytać instalator. Poza tym te brakujące dyskietki, które nie mam niestety. I jeszcze wolno działający Windows, to obniża mi ocenę z 6 punktów na 4. No ale to jest całkiem dobry wynik, tak na moim zdaniem. Trzecia rzecz to jest oczywiście liczba aplikacji. Czyli po prostu aplikacje. No i aplikacje całkiem fajnie działają. Co się powinny fajnie działać. Działają tak samo tak naprawdę. Nie ma zgłoszonych takich większych błędów. Jak patrzyłem, no można dać 5 na 6. Tak samo wymagania sprzętowe, także 5. No ale zastrzeżenie, że powinno być troszkę szybsze. Że powinno mieć już wymagać trochę szybszych urządzeń, trochę szybszych rzeczy, aniżeli wolniejszych. No ale build 94 działał normalnie. Build 81 też działał normalnie, stosunkowo. Ale no cóż, 5 punktów. Wynik łączny 18,5 na 24, a na bardziej konwencjonalne 7,71 na 10, ocena dobra. W następnym filmie będzie już inny Windows, albo ten sam. Zobaczymy, jak tam się odzew w komentarzach. Albo będzie ten sam, więc w trybie Windows, w trybie menadżera programu, albo już NT 5.0 i przeniesiemy się do roku 1997. Zapraszam na kolejny film.